Jestem niezmiernie dumny z tego faktu, że otrzymaliśmy tę nagrodę. Dedykujemy ją oczywiście jako pracodawca 3000 naszych pracowników. Dedykujemy ją również pracownikom naszych dostawców, wykonawców, podwykonawców. Jesteśmy świadomi tej szczególnej roli, statusu, jaki PESA ma szeroko rozumiany w łańcuchu dostaw i roli, jaką pełni również dla województwa kujawsko-pomorskiego. PESA działa może jeszcze nie globalnie, tak? Natomiast działamy na rynkach europejskich coraz bardziej odważnie, sprzedając nasze pojazdy na rynki czeskie, rumuńskie, bułgarskie, estońskie. Odcisnęliśmy również swoją stopę w afrykańskim piasku w tym roku, także tych sukcesów jest całkiem sporo. Natomiast niesłychanie istotne dla nas jest to, że te pojazdy produkujemy tutaj w Bydgoszczy, inwestujemy w Bydgoszczy. W tym roku przystępujemy do realizacji olbrzymiego programu inwestycyjnego, który podwoi moc PESY. Program opiewa na wartość 0,5 miliarda złotych. Zamierzamy go ambitnie zrealizować w 2 lata. Także mamy nadzieję, że tych nagród będzie więcej i jako pracodawca na pewno będziemy wspominali się coraz to bardziej i bardziej. Dziękuję, że trzymam się. Dziękuję bardzo.